No hej, Perite, kuźwa, znowu, to już trzeci raz w tym tygodniu. No wiem, ja po prostu dużo ostatnio myślałem, te nasze wspólne rozmowy w klubie pomogły mi uświadomić sobie, że żyję w wielu toksycznych związkach. Weźmy na przykład takiego Dagona, nigdy mi nie mówi ani proszę, ani dziękuję. I cały czas nazywa mnie pizdą, uwierzyłbyś? Perite, jest druga w nocy, ja rano wstaję, wiesz? Ostatnio postanowiłem nieco zmienić swoje życie. Zacząłem uprawiać jogę, dużo medytuję. Czytam też ostatnio fajną książkę o astrologii. Perite, proszę, chcę się wyspać. Astrologia i szamanizm to bardzo ciekawe tematy. Na przykład, powiedz mi, Brighthorn, czy wierzysz w istnienie astralnych bogów i istot z innych wymiarów? Okej, to może było trochę głupie pytanie, nieważne. Ale wracając do tematu medytacji... Perite! Okej, sorki, już nie przeszkadzam. Miłej nocki i w ogóle dobranoc, pa pa! A powiedz, co robisz w ten weekend? Może skoczymy do teatru albo do cukierni? Wiem, gdzie serwują przepyszne naleśniczki. Perite, idź sobie, chcę spać!